Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj u nas Premier League oraz rozmowa z Pawłem Zarzecznym. Zobaczcie. Zdzisław Kręcina powrócił. Oto jak ważną rolę odgrywa on w polskiej piłce, jak oceniamy innych działaczy oraz o windsurfing na basenie narodowym, zapytaliśmy Pawła Zarzecznego. Panie Pawle, ostatnio przed meczem Piast Gliwice, Legia Warszawa, to nikt nie interesował się, kto będzie grał, jaki będzie wynik, tylko wszyscy mówili o tym, że Piast zatrudnił Zdzisława Kręcinę. Żartobliwie na niego mówią, że agent 07 znowu powrócił i jakby pan mi wytłumaczył, dlaczego tacy ludzie jak Kręcina, może to jest dobra postać dla piłki, ja nie wiem, ja tylko pytam. No wciąż mają zatrudnienie w polskiej piłce. Ja tak powiem szczerze, bez żartów, na razie bez żartów, że Kręcina w przeciwieństwie do wszystkich innych działaczy to ma przynajmniej wykształcenie wyższe. Tak, tak, panowie sekretarze miast po zawodówkach, ma wykształcenie wyższe w dodatku w działalności typu marketing, organizacja imprez sportowych, etc., etc., więc na pewno nikt nie zarzuci, że jest on nieprzygotowany do tej pracy. Wtórę, powtórę, były piłkarz, były prezes federacji, były prezes wielu innych pomniejszych organizacji, w związku z czym niewątpliwie posiada on wiedzę niezbędną do bycia działaczem, dyrektorem w klubie sportowym, który no, jest w pewnej mierze przedsiębiorstwem, więc czymś poważnym. Więc Zdzisław Kręcina, abstrahując od jego takiej rubasznej sylwetki i elementów chrapania, czy też opilstwa, jak to się gdzieniegdzie sugeruje, nie mam nic przeciwko. Absolutnie być rubasznym i spożywaniu napojów uważanych za produkty spożywcze przecież. Tak? Nawet też mam przy sobie piwko i zaraz się napiję, jak nie będzie gdzieś tu szła policja czy straż miejska. Ha, ha, ha. No więc ten, więc no możecie sobie hejtować. No więc chodzi mi o to, że istnieje coś takiego jak kapitał wiedzy. To w dzisiejszym świecie uważa się, że kapitał w sensie pieniędzy, złota, brylantów to jest już niewystarczający, żeby osiągać sukcesy w ekonomii, że no mówiłem, że klub to jest ekonomia, tak? To jest przedsiębiorstwo. Że również, że ważniejszy, istotniejszy jest kapitał wiedzy. My się tym często pocieszamy, że jak ktoś będzie studiował, będzie podróżował po świecie, nauczy się kilku języków i tego, to ten kapitał wiedzy pomoże mu zrobić karierę w życiu i wtedy również zarobić, a jak zarobić, to i ładną dziewczynę poderwać i mieć z nią fajne dzieci, tak? I wybudować dom i kupić sobie furę. Więc to nie ma żartów. Kapitał wiedzy jest czymś poważnym. Po prostu jeżeli komuś jest potrzebna jakaś wiedza, to ją kupuje. Jeżeli potrzebna jest sprawność w jakiejś dziedzinie, to nie jest ważne, czy ten ktoś ma CV takie pełne honorowych nagród, orderu, uśmiechu, tudzież różyczki srebrnego jabłka, czy takie pomniejsze różne są duperelne nagrody. Tylko chodzi o to, kto co konkretnie może załatwić. No i teraz jest pytanie, co konkretnie, o co chodzi Piastowi Gliwice, co konkretnie może załatwić Zdzisław Kręcina, poza tym, że jego nazwisko wskazuje, że zakręcić na pewno potrafi. To, że Zdzichów został wysadzony z samolotu kiedyś, to wcale nie znaczy, że nie może być dobrym dyrektorem. Mnie też kiedyś wysadzono z samolotu, a napisałem potem jeszcze ze 2000 fantastycznych artykułów, tak? Także absolutnie nie. Jeszcze jak patrzę teraz na ten samolot malezyjski, to tak sobie myślałem, co ja bym wolał robić w tych ostatnich godzinach nad Oceanem Indyjskim. No wiadomo, co bym chciał. Wiadomo, poprosić obsługę. Powiedzieć, że na przykład a propos tego jeszcze, bo Zdzisław Kręcina ma sprawę karną, to jest akurat obciążające, bo chodzi o wyprowadzanie pieniędzy, że tak powiem, bokiem z PZPN-u na konta właścicieli Widzewa. To ta słynna sprawa, w której Zdzichu zasnął w sądzie na pierwszej rozprawie. Ta sprawa będzie się toczyć pewnie z 10 lat. No i ona jest tak rozmydlona, tam jest tylu oskarżonych chyba ze 12, więc ona nigdy się nie zakończy pewnie, jak znając jeszcze sprawność naszych sądów. Więc to mogłoby być elementem takim obciążającym trochę, no bo tu miasto, zresztą piłkarze z Gliwic mają miasto Gliwice, tak, na koszulkach. Tutaj miasto, czyli no strażnik praworządności, nawet tego, żeby na ławce nie pić piwa. A tu jednocześnie facet, który jest, no można powiedzieć, defraudowanie
grosza publicznego, tak? No bo to nie państwowy w PZPN-ie, ale publiczny stowarzyszenia, jest bardzo poważnie oskarżony. No i tam można powiedzieć, że dowody są mocne, ale adwokatura też jest mocna i to wszystko rozwałkuje, jak to mówią na Legii, sprasuje, tak? Sprasuje to. Więc to jest jakby taki element trochę obciążający całą tę transakcję, czyli zatrudnienie Zdzisława K. Dzisiaj się przeczytałem, że właśnie z tym Pucharem Polski to już będzie, nie będzie, ale na przykład już jest potwierdzone, że we wrześniu ma być Puchar Świata w windsurfingu na Stadionie Narodowym. Mają zrobić wielki basen, wielkie wiatraki i tam, prawda, mają windsurferzy jeździć, więc i to jest według, prawda, policji i straży nie ma problemu, żeby to zatopić w pół stadionu, ale Puchar Polski, piłkarski mecz, najnowocześniejszy stadion w tej części Europy, to nie da się, ale półfinał Euro bodajże mógł się odbyć i nie było problemu. Więc... Nie. Tak, i nawet mogli, bo tu mówiło się, oczywiście jak zwykle gazety mają przestarzałe informacje, bo tam, że o niebezpieczeństwo, bo może Lechia z Arką zagrać, a to akurat mógłby ktoś pomyśleć, że już rano już okaże się, że Lechia nie może z Arką zagrać, chyba że mecz się unieważni z poprzedniego dnia, tak? Więc też tak pomyślałem, no przecież bardzo często wrogie kluby się spotykają w rozgrywkach. Nawet jakby miała grać Legia z Lechem, no to co nas to obchodzi, że policja jest niespokojna? No to do nich przyślą więcej tych swoich tam żołnierzy, tak, z których zresztą utrzymujemy z podatków i niech oni się tym przejmują. A zresztą jako policja to mi się cieszył, że mam robotę, a nie, że nie mam, bo jak policja nie będzie miała roboty, no to przecież zaraz trzeba będzie zwolnić połowę generałów i połowę tych chłopaków z tymi pałkami też wysłać do domu, bo będą zbędni, tak? Więc policja powinna się cieszyć, że ma duże pole do wykazania się, tak, sprawności, skuteczności, dowodzenia, no tych różnych wszystkich, tych różnych spraw. Co do tego windsurfingu, tych różnych pomysłów, no bo wiadomo, i mistrzostwa świata w siatkówce będą, chociaż każdy normalny wie, że nie widać z trybuny piłki na boisku do siatkówki, czy to będzie dotknięta taśma, czy nie będzie dotknięta, czy będzie linia, czy nie będzie linia, no jest to absurd. Ale z tym windsurfingiem jest o tyle dobry pomysł, że tam będzie dużo wody. W związku z czym przynajmniej straż pożarna nie będzie już protestować, bo będzie w razie czego woda do sikawek. I może o to chodziło, żeby zaopatrzyć stadion w wodę, tak? No bo nie zawsze deszcz pada, jak na Anglii, nie? Zaopatrzyć stadion w wodę i wtedy żaden pożar nam nie straszny. Pewnie na stadionie narodowym pracują tacy sami działacze jak wszędzie indziej, a przydałby tam się Zdzichu Kręcina, tak mówiąc szczerze. Nawet z elementami chrapania i na etapie szukania mieszkania dla młodego. W lidze angielskiej trwa zacięta walka o mistrzostwo kraju, a każda kolejka przynosi zaskakujące rezultaty. Jak będzie tym razem? Zobaczcie nasze przewidywania. Przed nami 34. kolejka angielskiej Premier League. Postanowiłem się skupić na trzech najciekawszych spotkaniach tej kolejki. Przede wszystkim mecz, który będzie hitem nie tylko w Anglii w ten weekend, ale także w całej Europie. Bowiem pierwszy w tabeli Liverpool zmierzy się z trzecim Manchesterem City. Na Anfield szykują się na mistrzostwo Anglii. Steven Gerrard, który był bohaterem ostatniego spotkania w meczu Liverpoolu, powiedział, że jeśli wygrają z The Citizens, to mogą już świętować tytuł mistrza Anglii. Jednak City jest trzeci w tabeli, ma dwa mecze rozegrane mniej, więc ten mecz jeszcze nie rozstrzygnie o niczym. Dodatkowym smaczkiem jest to, że właściciele Manchesteru City są skłonni wydać 100 milionów funtów na napastnika The Reds, Luisa Suareza, a jak wiadomo, najlepiej sprzedać się do drugiego zespołu, strzelając mu kilka bramek. Czy mistrzostwo Anglii rozstrzygnie się już w tą niedzielę? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem Manchester City wygra nieznacznie na Anfield Road i dalej będziemy się cieszyć walką o tytuł do samego końca. W następnym niedzielnym spotkaniu Swansea podejmuje Chelsea Londyn. Chelsea Londyn jest na drugim miejscu w tabeli. Ekipa Jose Mourinho cały czas liczy się w walce o tytuł mistrzowski. Pytanie tylko, w jakiej będą formie po rewanżu z Paris Saint-Germain. Wydaje się jednak, że Mourinho jest takim perfekcjonistą, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to właśnie w spotkaniach ze słabymi rywalami zdobywa się tytuł mistrzowski. Dlatego też uważam, że sensacji absolutnie nie będzie i Chelsea wygra zdecydowanie różnicą 3 lub 4 bramek. We wtorek, na koniec tej kolejki, mecz pomiędzy słabym Arsenalem Londyn a West Hamem United. Derby Londynu, mecz bardzo ważny dla West Hamu, bo oni skupiają się głównie na spotkaniach z Chelsea, Tottenhamem czy Arsenalem właśnie.
Arsenal zajmuje czwarte miejsce, jest ostatnio w bardzo słabej formie, przegrał 3-0 z Evertonem, 6-0 z Chelsea. Szczęsny puszcza bramki, aż trudno się na to patrzy. Mówi się, że Arsene Wenger odejdzie z klubu po sezonie. Wiemy, jak to się skończyło w Manchesterze United, czyli zmiany idą w złą stronę. Wszyscy głośno mówią na Emirates Stadium, że mistrzostwo już jest nierealne, dlatego też uważam, że w tym meczu West Ham będzie gryzł trawę i nieznacznie pokona słaby ostatnio Arsenal różnicą 1-2 bramek. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Życzymy Wam miłego weekendu i samych wygranych. Cześć!